Zapraszamy na grudniowe wydanie telewizji Ekonomy TV. 25 października gościliśmy delegację z Kolegium Technologii Biznesu i Prawa w Łódzku oraz wykładowców z Petersburga i Warszawy. Spotkanie to było pretekstem do zorganizowania seminarium językowo-metodycznego dla nauczycieli języka rosyjskiego. Gości powitała dyrektor szkoły pani Edyta Hudowa. Serdecznie na ziemi chełmskiej w imieniu dyrekcji całego grona pedagogicznego na czele z organizatorem głównym, jeśli chodzi o naszą stronę tutaj szkolną, panem Mariuszem Adawcem, nauczycielem języka rosyjskiego. Wszystkich. 12 listopada odbył się apel upamiętniający odzyskanie przez Polskę niepodległości. Mogliśmy obejrzeć przygotowaną przez klasę trzecią AT prezentację na temat 11 listopada. Podczas tego apelu odbyło się również ślubowanie klas pierwszych. Uczniowie wyznaczeni do ślubowania wystąpią. Ogólnokształcącego imienia generała profesora Andersa w Chełmie, szkoły, którą sobie wybrałem, uroczyście ślubuję na szlamę. Ojczyzna nasza to nasz dom rodzinny, który kochamy, chociaż bez nas nie mówi. Pytać o ojczyznę, dopytać o drzewo, ptaki, łąki, miasta i ludzi. Walczyć o wolność, to zdobywać dla siebie i innych promień słońca, promień deszczu, pierwszą gwiazdkę. Myślisz o Mikołajkach? Myślę, że to bardzo fajne święto, obchodzone oczywiście co roku. Jest fajnie, no bo wszyscy dają sobie prezenty. A jaki ty prezent zrobiłbyś najbliższej osobie? Myślę, że coś słodkiego.
Komu powinno się według Ciebie dawać prezenty w Mikołajki? Moim zdaniem powinno się dawać grzecznym dzieciom. A jaki Ty chciałabyś dostać prezent? Nie mam wymarzonego prezentu. Czyli niespodzianka? Dokładnie. Jaki prezent zrobiłabyś bliskiej osobie? A to już zależy od jej upodobań. A co czujesz, gdy otrzymasz niespodziewany prezent? No jestem mile zaskoczona. No jest to fajne święto, ludzie dają sobie prezenty. Jest wesoło. Czy lubisz dawać komuś prezenty? Tak, bardzo lubię, bo mogę dzięki temu sprawić komuś przyjemność i uszczęśliwić moje bliskie osoby. Czy Mikołajki to święto warte uwagi? Myślę, że tak, bo ponieważ dają nam możliwość obdarowywania drugich osób, dawać szczęście, dawać to, na co liczymy przez cały rok, spełniać czyjeś marzenia. A przede wszystkim jest to święto tak skierowane do dzieci. Tak jak sam wiem ze swojego doświadczenia, sam pracowałem jako Mikołaj. I jest to fajna sprawa, jeśli widzi się uśmiech dziecka, które dostaje prezent, na który czekało cały rok, prezent, który sobie wymarzyło. No, tak jak mówię, no, same pozytywne rzeczy kojarzą mi się z tym świętem. W najbliższym czasie w Chełmie odbędą się ciekawe wydarzenia kulturalne oraz rozrywkowe. Od 26 grudnia Centrum Kultury Filmowej Zorza zaprasza na drugą część trylogii Hobbit. Pustkowie Smauga w 3D. The Dragon. Zagrają Parasite, Incarnated, My Ludzie i wiele innych zespołów. Bilety po 15 zł. Bilety po 20 zł. Halo? Halo, słyszałeś? Teatr Ziemi Chełmskiej ma premierę 30 listopada o godzinie 18:00. Mayday, komedia wszechczasów. A bilety jeszcze są? Są! W Chełmskim Domu Kultury i w Centrum Kultury Filmowej Zorza. Halo? Gardner do Wimbledon, zgłoś się! Mayday, Mayday, Mayday! 26 stycznia w Chełmskim Domu Kultury wystąpi Zbigniew Wodecki. Bilety po 45 zł. I zacznij od Boga, gdy w progu się waga. Ktoś, kto winien wejść, a może nie. Gdy musisz wstać, choć turista, oczek snu i słów tyle znasz, uczonych cicho przez noc. Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, radości i uśmiechu oraz kreatywnych pomysłów w nowym roku życzy ekipa Ekonomy TV. Swój szal i dusza cień, długi marsz wokół drzew, krząta się ptaków rzesza. Witaj, haj, zacznij od Boga, nim słońce potaka zeskoczy jak kot po nocy ćmę.
turistach pod głową obłoczek snu. I słów tyle znasz, uczonych cicho przez noc.